to była kara śmierci, ocalić żydowskie dziecko. Ja chyba pójdę na Gestapo, nie mam gdzie iść. Bo Niemcy mieli zwyczaj, jak znaleźli rodzinę żydowską, to od razu pod ścianę rozwalali i granatami obrzucali dom. I któregoś dnia mama powiedziała, że jutro wyprowadzisz dziewczynkę żydowską z getta. Ja ci powiem, dokąd iść. Idź do siostry Bernardy. My nie mamy co jeść, mówi, a ty jeszcze się wdajesz w politykę, tu mówi tego, ale mówi, to są ludzie, mówi, trzeba im pomóc, mówi. Mój Bogiem jest ta dobrodziej w człowieku.